Pani Ewo, kim byli pani rodzice, proszę powiedzieć? Ojciec miał fabrykę okuć metalowych, współpracował z Kadzyglskim, a mama pracowała u mojego ojca jako księgowa, już na nie, dokładnie nie pamiętam, nie wiem, bo to tak różnie mówili. To był koniec lat 30., tak? No, koniec. No, tak jak wybuchła wojna, tak się wszystko skończyło, prawda? No, czyli 39. A pani kiedy przyszła na świat? 22 czerwca 38. I była pani drugim dzieckiem, tak? Drugim. A pani brata? Tak, mam brata. Ciężko chorego. Co pani zapamiętała z tych czasów, że była pani małym dzieckiem? Mamę trochę pamiętam, nim ojca oczywiście nie, ale mamę trochę pamiętam. Mieszkaliśmy na Szewskiej, jak wojna wybuchła, to mama moja się przeprowadziła na Szewską, tam dziadkowie mieszkali. I potem, kiedy mama moja zauważyła, że ją śledzą, bo ona w konspiracji cały czas pracowała, to przeprowadziła się, na Górnej Wildzie mieszkała z nami. Pamiętam ten dzień, kiedy po mamę przyszło gestapo. Do tego dojdziemy, ale proszę powiedzieć z takich prostych rzeczy, co pani pamięta o swojej mamie? Nie wiem, czy pamięta mama pani jej uśmiech, czy pamięta pani, jak do pani się zwracała? Tak, coś powiem, co pamiętam. Jak była już na Forcie VII, aresztowana, tak? Aresztowana, razem z całą tam grupą doktora, tak mi uciekają nazwiska, Witaszka. To pamiętam ją, mieszkaliśmy chyba z rok albo dwa na Szewskiej. Tam moja mama się zorientowała, że ją śledzą i przeszliśmy na Górną Wildę i tam ją właśnie aresztowali. Czyli mama i brat mój i ja przeszliśmy na ten... Rozumiem. To powiedzmy o tej działalności najpierw konspiracyjnej mamy, dobrze? Jak to się zaczęło? Czy co pani wie na ten temat? To tak trudno powiedzieć, bo ja aż tak bardzo mamę nie pamiętam. Na pewno chroniła dzieci, żeby tego nie widziały. Nie rozmawiała na ten temat z nami. No więc co ja mogę więcej powiedzieć? Mój ostatni, co widziałam moją mamę, to właśnie na Forcie VII. Tam jest taka łąka i kiwała nam, mojemu bratu i swojej mamie, która na razie nie została aresztowana, bo panowie wiecie, że potem całą rodzinę, prawda, i do Oświęcimia mama moja przeszła. Macie może panowie taką książeczkę Ogień w ampułkach? Znam, tak. To jest świetnie opisana nawet o pracy mojej mamy. Tak, bo jakby mnie tylko to bym pożyczyła. Mama była z domu Brezińska. Brezińska. Tak? Brezińska. Brezińska. Ale w grupie Witaszka już funkcjonowała jako. Jako Gauss. Jako Maria Gauss. Maria tak? Gauss, tak. Czym zajmowała się mama w grupie doktora Witaszka? No, na pewno konspiracją. Ale jak to wyglądało, to ja nie wiem. Podobno pracowała w biurze, gdzie miała dostęp tak, do jakichś akt. Aha, tak, miała do różnych akt, tak, pomagała ludziom nawet, którzy chcieli uciekać. No właśnie, w jaki sposób to się odbywało? To ja nie wiem. Ja kiedyś spotkałam na Saperskiej, jeszcze jak mieszkałam, to spotkałam pana, który pracował razem z moją mamą tam na tym, tak. Mi opowiadał mi trochę o tym, o mojej mamie. Że była, jak tak przyszło gestapo, to ona udawała, że wszystko jest w porządku. Nawet jak tam Polacy mówili, żeby przestała, żeby to mama się śmiała z tego. Tak jakoś podchodziła do tego wszystkiego jakoś tak bardzo, ja to tak nazywam, dziecinnie, bo to było wiadomo, że będzie zamordowana, bo przecież to był wyrok wydany na nich już wszystkich. A doktor Witaszko to nawet, chodziliśmy do niej z mamą i jeszcze jak ojciec żył, odwiedzaliśmy go tam, gdzie mieszkał. To taka jakaś przyjaźń była między Witaszkiem a moją mamą.
Aha, a gdzie tak. chodziliście, na Senatorską, czy już potem tam, gdzie on mieszkał na Wildzie? Na Wildzie, jak na Wildzie. Tak? Tam, gdzie był wysiedlany. Tak, tak. Mhm. To ja tam nawet też odwiedzałam z moim bratem jego Witaszków. Pamięta pani te warunki, w jakich oni mieszkali? Nie, o nie, zupełnie nie. Mhm. Zupełnie bo to podobno nie. był jeden pokój, tylko i taki. Być może, tak, nie pamiętam. Rozumiem. Mówi pani, że mama jakoś nie stresowała się tą działalnością, tak? Nie była poddenerwowana, że... Nie, była. Moja mama była kobietą bardzo wesołą. Mhm. Także, ale że na pewno się w końcu myślę, że w końcu zrozumiała, że grozi jej niebezpieczeństwo, bo mieszkaliśmy nawet na Szewskiej najpierw. Tam żyła jeszcze moja babcia, czyli mamy mama i mamy bracia na Tiszewskiej. Ona się zorientowała, że ją śledzą, więc poszliśmy i mieszkaliśmy na Górnej Wildzie z brat i ja. I taka jakaś taka była opiekunka dla nas. Jak mama pracowała, to myśmy byli pod opieką jakiejś takiej opiekunki. A proszę powiedzieć, wtedy mama nie wiedziała, co się stało z jej mężem, prawda? W czasie wojny. Muszę powiedzieć to, co ja myślę. Jeśli moja mama przybrała potem nazwisko Edmund, pseudonim taki, tak? To znaczy się, a mój ojciec był Edmund, to mama już wiedziała, że on nie żyje. Ona weszła w tą konspirację też z myślą, że będzie walczyła, bo to ona taka była. Tak, mamy siostra jeszcze jak długo żyła, to opowiada, że mama właśnie taka była, że tak jakby nie wierzyła, że coś strasznego się stanie. Jasne. Ale to jest dobry moment, żeby o pani ojcu powiedzieć dwa słowa. Co się stało z ojcem w czasie wojny? Wyruszył na wojnę, był oficerem był. Także wyruszył na wojnę i nie wrócił. Mhm. Szkoda, że nie wiedziałam, bo tak tam trochę mam o ojcu pisane, ale to bym musiała to poszukać, gdyż szkoda, że nie wiedziałam, że to może być potrzebne. A proszę mi powiedzieć, a skąd się dowiedzieliście, co się z tatą stało? To znaczy się tak, może zacznę od tego. Myślę, że pisały już gazety. Pani tata zginął w Katyniu. Tak. Jak się dowiedzieliście o tym? Kiedy? Z gazet. Z gazet. Prawdopodobnie z gazet. Z niemieckich gazet, tak? Bo to z niemieckich gazet. Tak. Bo nie widzę innej możliwości. Pani nie pamięta tego momentu, za mała była pani jeszcze no wtedy. Tak, no przecież jak moja... Jak ja się dostałam na obóz koncentracyjny, to miałam 5 lat. A to jeszcze trzeba policzyć do tyłu, no to było 4 lata. No, to. Chociaż ja sobie uświadomiłem, że kiedy sprawa Katynia została przez Niemców nagłośniona, to pani mama już nie żyła wtedy, nie? Bo ją stracono w Forcie VII w 1943, na początku, w styczniu. Tak. No właśnie, a Niemcy... To tam, jakby pan potem zajrzał do tej książeczki, to tam nawet jest data. Bo, tak, jasne. 8 stycznia 1943, tak, rekrucja tak, była w Forcie tak, VII, tak, a Niemcy w kwietniu 1943, więc właściwie to już było po śmierci. Ale mama musiała wiedzieć już, że ojca stracił. Podobno tuż przed egzekucją pani mama rzuciła przekleństwo na gestapowca prowadzącego. Tak. Tą egzekucję, tak? O co chodziło? Tak, jak to się stało? Tak. No to... Proszę powiedzieć. Bo to wygląda tak, tak wyczytałam, że wszystkim witaszkowców powiadomiono o tym, że czeka ich kara śmierci. Tak mówią, że to rzuciła przekleństwo na gestapowca i on dostał wiadomość od swojej żony, że nasza córeczka nie żyje, coś takiego. Aha, no czyli i to dziecko zginęło, zmarło, to tak? Tak, w związku z tym to tak podciągnięto po to, że to właśnie tak rzuciła jakąś klątwę mama. Tak ja to wyczytałam w tej książeczce. Po egzekucji to mojej mamy mama, czyli moja babcia, do Oświęcimia, brat do Oświęcimia, a młodszy brat to razem z mamą został tam stracony. Tak. A co się z panią działo wtedy? Wtedy zabrała mnie babcia ze strony, matka mojego ojca. Jak się nazywała? Leokadia Sroczyńska. Ona nas zabrała i też
potem po, jaki to był dokładnie rok, przyszło po nas gestapo. I to też taki dzień, który ja doskonale pamiętam, jak nas zabrali, dlatego że babcia z nami poszła na Luna Park, tam był Luna Park na Dolnej Wildzie. I jak wróciliśmy do domu, to zostało już gestapo było. Ale babcia świetnie mówiła po niemiecku i poprosiła tego gestapowca, żeby pozwolił jej zostać, zostawić jeszcze jeden dzień. Może myślała, że coś, żeby te dzieci gdzieś schowała. No ale nic z tego, na drugi dzień zaprowadziła nas do domu żołnierza. Tak to wyglądało. I tam już zostaliście. I tam, tak? Zostaliśmy potem wywiezieni pociągiem do Łodzi. Podobno, zanim was wywieziono do Łodzi, pani i chyba pani brat też byliście mierzeni, ważeni, tak? Tak, tam mierzono nas, mierzono, ważono, bo to przede wszystkim chodziło o to, że te dzieci, które były blond, o niebieskie oczy, to były kwalifikowane na zniemczenie. A my z bratem byliśmy, no nie pasowaliśmy do tego. Dlatego, żeśmy zostali tam. Pani była blondynką, czy brunetką, czy? Taką troszeczkę blondynką, ale w każdym razie nie. A oczy, jakie pani miała, jaki kolor wtedy? Takie, jakie mam w tej chwili chyba. Ciemniejsze, tak. Niebieskich nie miałam. Rozumiem. I pani została zakwalifikowana do tego obozu w Łodzi, tak? Tak, do Łodzi, tak. I to babcia zaprowadziła nas do domu żołnierza. Tam nas mierzono, ważono, a stamtąd pociągiem do Łodzi. Podobno jechała pani pod opieką jakiegoś gestapowca. Tak, siedziałam mu na kolanach i podobno świergotałam cały czas. Widocznie jakiś Niemiec, no też człowiek, prawda, miał może też dzieci swoje i taką sympatię miał dla mnie. I tutaj siedziałam mu na kolanach. I brat też wspaniale jechał do Łodzi? Tak, razem jechaliśmy, z tym, że brat był starszy i on więcej rozumiał. Bo muszę powiedzieć, jak żeśmy już tam dojechali do Łodzi, to jakby ten barak stał, to ja bym w tej chwili mogła powiedzieć, gdzie było moje łóżko, gdzie ja spałam i tak dalej. I dokładnie bym mogła odpowiedzieć. Mój brat bardzo płakał, ja nie. Ja nie. Ja byłam młodsza jednak, to dziecko chyba nie bardzo rozumiałam właściwie, co się dzieje. Rozumiem. A jak wyglądało życie w tym obozie, jak tam dojechaliście? Więc tak, nami się opiekowały Polki, starsze ode mnie, które nam tam karmiły nas rano, ale też więźniarki. Razem z bratem żeśmy zawsze spali, ale potem nas wywieziono oczywiście do Potulic. Do, tak? Potulic, tak. Ale jeszcze w tej Łodzi, jakby pani powiedziała, co dostawaliście do jedzenia? Czy to było dużo? No chleb, jedzenia? Nie. Małe bardzo takie, no chleb, suchy chlebek. Ale ja się spotkałam kiedyś, jak byłam latem na wakacjach z taką właśnie dziewczyną, która mnie przypomniała sobie, jak była też, bo też była w Łodzi jako więźniarka. I te Polki, więźniarki, one bardzo dbały o te najmłodsze dzieci. Także to i pamiętam. Potem, panią także, tak? No, mnie także, tak. Bardzo były tak, matkowały, że tak powiem. A w pani wspomnieniach jest taki fragment, że pamięta pani, że tam, przechadzając się po terenie obozu, znajdowała pani rączki i nóżki ludzkie. Były takie, nie wiem, czy to były blaszane beki, nie wiem, takie. I tam były, to się paliło. I paliły się rączki małe, były nóżki małe. Ja myślałam, że to są lalki wrzucane. Ja tym więźniarkom o tym mówiłam i wszyscy mówili, że to nieprawda. I jak byłam na takim spotkaniu 2 lata temu, tak? To odezwał się też mężczyzna, więzień, który powiedział właśnie o tym samym. Więc to jednak była prawda, to nie był mój wymysł, że to palono, widocznie te dzieci umierały i wrzucano je do tego pomieszczenia, prawda, chyba że spaliły się i koniec, i dziecka nie było. Podobno jakiś Hitlerjugend was pilnował, jakiś mężczyzna. No musiał. No musiał. Mnie, że ja żyję, to ja tylko zawdzięczam lekarzowi żydowskiemu, który, bo tak,
Myśmy byli w Łodzi, jak byłam, to byliśmy sąsiadami z getem niemieckim, getum, gdzie tam byli więzieni Niemcy, te Żydzi. I ten Żyd lekarz przychodził do mnie, jak leżałam w takim lazarecie i miał, jak dziś, jakbym widziała, tak trzymał ręce i tu były tabletki. I on przynosił mi, że tak powiem, po cichu tabletki, ale palec na usta, żebym nikomu nie mówiła. Tak. I to też myślę, że dzięki niemu ja przeżyłam, bo byłam w szpitalu i jechałam tramwajem przez getto żydowskie i do szpitala, i do niemieckiego szpitala. Byłam tam więziona, byłam tam raczej się z dziećmi niemieckimi, nie robili mi krzywdy, nie, nic nie mogę powiedzieć. A jak to było możliwe? Czy to chodziło o pani nazwisko, czy... To zawdzięczam temu lekarzowi żydowskiemu. To naprawdę, ja się potem dowiedziałam, że on żyje, ale już za późno było, bo jak ja się zdecydowałam, były wtedy małe dzieci, żeby tam jechać, no to już i on też, on w Czechosłowacji potem, ale on przeżył tą i ja dzięki niemu żyję, bo on, jak byłam w lazarecie, jak leżałam chora, to też miał te tabletki, tak? I tak one tak dzwoniły do siebie i zawsze mi palec na usta, żebym nikomu nie mówiła. I ja jestem przekonana, że dzięki niemu żyję. A na co pani chorowała w tym obozie? Całe ciało moje było pokryte wrzodami. Także, żeby to wszystko zerwać, to straszny ból był, bo to pamiętam to, że to było straszne. Miała pani podobno nogi spuchnięte. Nogi spuchnięte. I ten lekarz panią wyprowadził z tych kłopotów, tak? Wyleczył panią? Ten Żyd? Tak. Nie, ja się potem znalazłam w Potulicach. Rozumiem. Ale to nie dzięki niemu, ale dlaczego do Potulic, to ja nie wiem. Mhm. To jest tym, że Potulice były dla nas gorszym miejscem, dlatego że w Łodzi to chociażby te więźniarki polskie, no, że tak powiem, matkowały nam, a nie było takiego strasznego głodu, bo ten chleb żeśmy dostawali i coś do picia, a jeśli potem tam w tym na kle to było straszne, to było dużo gorsze więzienie niż tutaj w Łodzi. Dla nas w każdym razie to było straszne. Podobno w Potulicach był większy głód, tak? Straszny głód. To tak się dostawało się kawałek chleba rano i ja taką miałam kieszonkę w fartuszku i zawsze kładłam do tej, jak ugryzłam kawałek do tej kieszonki i stale patrzyłam, czy to jeszcze jest, bo dzieci sobie nawzajem, no, że tak powiem, no, kradły. Także podłóżka, pod poduszką był ten kawałek chleba. Straszny głód był, straszny głód. I zimno, straszne zimno. I pani brat w pewnym momencie zniknął, tak? Tak. W pewnym momencie mój brat zniknął. I żebym robiła z tego powodu coś jakieś, że płakała, nie. Jak się okazało, wziął go do pracy taki no, Niemiec, ale potem mój brat wsypał mu tam do samochodu piasek i no, samochód mu się tam zepsuł, ale był na tyle porządnym Niemcem, że nie mógł to mojego brata, że tak powiem, gestapo mogło go rozstrzelać. Mój brat to pamięta tam u niego pobyt. Trochę się najadł, miał lepsze jedzenie. Ale to musiał pracować, tak? Musiał pracować, tak. Ale tutaj... A co robił? Na roli coś? Czy... Przepraszam? Co robił? Coś na wsi pracował? Czy... Tak, konia, chyba konia tak czyścił, konie, no pomagał temu. Ale on był porządny Niemiec, bo że to, że on tam wsypał mu tam do samochodu coś, no to mógł to zgłosić, a jednak wyrzucił tego po prostu brata z powrotem skierował do lagru, do tego. A jak się układały relacje z innymi więźniami? Ja nie mogłabym powiedzieć nic złego, żeby tam, przypuśćmy, ktoś mnie bił, albo... No jedynie to, że trzeba było... dzieci sobie wykradały. Trzeba było ten kawałek chleba, trzeba było, że tak powiem... Stale patrzyłam, czy mam ten kawałek chleba. Spałam z chlebem, chodziłam z chlebem, no bo tam był... Po Tulicach był straszny głód, straszny głód. Rozumiem. Czyli tam nie było czegoś takiego jak obiad czy śniadanie? Nie. Pamiętam tylko tą jakąś tam, może zupkę, może to było, ale coś tam do picia nam dawali. No i zawsze ten chlebek.
Chleb, chleb, nie? Ale dzieci sobie ten chleb, że tak powiem, wykradały. Dlatego kiedyś, na początku to spałam pod poduszką, a potem zawsze miałam fartuszek i zawsze trzymałam, że ten kawałek chleba jest. Tam była umieralnia. Umieralnia. Dużo dzieci umierało, tak? Bardzo dużo. Aha. A po ulicy to był obóz dla dzieci, czy także dla dorosłych? Nie, i tu jest nieprawda. To znaczy? Dlatego, że nie... Więźniowie, którzy się tam, więźniowie przede wszystkim właśnie z racji tam doktora Witaszka, co myśmy się tam trzymali, byliśmy, coś chciałam powiedzieć na temat, co pan powiedział, że... Czy to był obóz dla dorosłych, czy dla dzieci? Owszem, w Potulicach był obóz dla dorosłych, ale myśmy nie byli w obozie dla dorosłych, myśmy byli w tym dla dzieci. Aha. Tak, to przypadek, bo tam były rodziny, tak, polskie rodziny z dziećmi i tak dalej. A tu było coś odpadnego, to było więzienie dla nas było. Rozumiem. Jak to się stało, że pani uzyskała wolność? No, wojsko Rosji nas tutaj właśnie wspomagało, jak weszli Rosjanie, myśmy na nich tak czekali, na tych żołnierzy rosyjskich i tak dalej, byli tam dla nas bardzo naprawdę dobrze. Nawet tam jakieś trupki, jedzenie było przy tego. A potem nie wiadomo, co się stało. Potem co się z nimi stało, nie wiem, bo ja, mój brat pamiętał, że nasza ciocia w Toruniu mieszka, to było blisko widocznie i jakoś dał cioci znak, że my jesteśmy tam właśnie, tam, a nie gdzie indziej. Bo babcia nasza tutaj, Leokadia, która nas trzymała, to myślała, szukała nas, bo potem PCK nas znalazło, że my tam jesteśmy. I wróciliście do babci, czy...? Tak, dziadkowie nasi, ten dziadek z matki strony i ten dziadek, który potem z tą moją babcią Leokadią nas żywili, to przerwała myśl teraz. A gdzie mieszkali? Gdzie mieszkali? Na Saperskiej 7. Na Saperskiej 7. Tam, gdzie mój brat teraz jest, bo tam ojciec pobudował ten dom. Rozumiem. Czyli była pani i z bratem, byliście sierotami, ale mieliście gdzie wrócić, do dziadka? Tak, do dziadka. Tak. Mieliśmy i do kogo wrócić, a to było takie ważne. Może to opowiem, bo to takie... Bardzo proszę. Byłam na wakacjach, organizowane to były wakacje dla więźniów. I ja dostałam pokój i taka dużo starsza ode mnie więźniarka ze mną była. Ja nie mogłam się nadziwić, że ona nie chce czytać. Ja jej kupowałam prasę do czytania i obrazki. Tylko na przykład mówiłam, że ja jej to poczytam, ale w końcu ona tak mi zaufała i powiedziała, że ona nie umie czytać. Bo jak tego była sierotą i także pomyślałam sobie, że jest szczęśliwie to, że ja miałam tą moją babcię jednak żyjącą. Ale, tak. Jak długo się babcia wami opiekowała? Miałam 15, jak babcia zmarła. Czyli do 15 roku życia mieszkałam razem na Saperskiej z babcią. Czyli była już prawie dorosła pani, tak? Prawie. Tak, tak. Już samodzielna, zahartowana, tak? No na pewno, na pewno. Szkoła podstawowa? No blisko miałam blisko do szkoły Saperskiej, no to nie wiem, czy panowie wiedzą, gdzie jest Saperska. Tak, no tak, no tam byliśmy tam blisko. No, tak. I co pani robiła po szkole? Czy pani kontynuowała naukę, czy może poszła do pracy? Nie, ja nie musiałam pracować. Pracowałam potem w szpitalu, ale to już... Jak babcia zmarła, to miałam 15 lat i wtedy musiałam zatroszczyć sama o siebie. I nawet o mojego brata. Że tak powiem, to ja mu matkowałam, mimo że byłam młodsza. Ale jakoś tak, jako kobieta chyba, może troszeczkę inaczej patrzę na życie. A czy te okropieństwa, które pani widziała w czasie wojny, w obozie, to okrucieństwo, czy ono jakoś wpłynęło na pani życie? Nie wiem, czy pani miała jakieś koszmary? Niestety. Jeśli mąż może powiedzieć. Czy to się pani... Krzyczę im. Zdarza się, tak? I wołam tak... To jest, to już mi do końca życia zostanie. Teraz może to się tak często nie spotyka, ale nieraz krzyczałam w nocy.
tak, szedł. Coś się przyśniło złego. Tak? Coś się przyśniło. A czy ma pani jakiś, nie wiem, żal do mamy, że ona poszła w tą konspirację? To znaczy się, ja nie mam, ale mój brat ma ogromny żal. Zawsze jak nie poszedł nawet odwiedzić Fortu Siódmego. Bardzo się źle o mojej mamie, no, może starszy o ten, to półtora roku i więcej, ale no, tak to wygląda. A pani jak sądzi, czy mama dobrze zrobiła? Ja moją mamę mimo wszystko podziwiam. Zresztą na Fort Siódmy to często nawiedzam, ludziom mówię o tym, co to znaczy ten Fort Siódmy. I proszę wierzyć, że tak się bardzo złożyło. Poznałam panią, która przebywała z moją mamą na Forcie Siódmym, nawet ale nie ze sprawy tutaj, tylko zupełnie inne. I spotkałam ją na Forcie Siódmym i ona mi o mojej mamie opowiadała, jak to wszystko wyglądało. Bo pan mi o coś mówił, a ja teraz przeszłam na inny temat. Chciałem zapytać, co pani sądzi o mamy wyborze wtedy, że się związała z tą konspiracją? No, ja ją podziwiam. Nie wiem, czy jakbym była w tym wieku, czy bym tego nie zrobiła to samo. Aha. Nigdy nie mówię źle o mojej mamie. Nigdy. Ale ja ją podziwiam. Zapłaciła za to najwyższą cenę, tak? Tak. Aha. Tak. Aha. Na pewno. A czy ma pani, czuje pani, nie wiem, jakąś nienawiść do Niemców dzisiaj? Jak to wygląda? Ja nie potrafię nienawidzić. Nie widzieć, nie potrafię tego. Ale nigdy bym tam nie chciała, bo tak był taki okres, żeśmy tam wakacje spędzali w Niemczech. To zawsze jakoś z takim jakimś obrzydzeniem to było, że to oni się on tutaj nam. Nie, nie, nie. Zna pani niemiecki, czy... Nie, 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 nie. Babcia moja mówiła pięknie po niemiecku, miała piękne pismo niemieckie i chciała nas uczyć, ale myśmy z bratem się postawili tak, że tego niemieckiego się nie będziemy uczyć. No. Aha. Rozumiem. A co potem pani w życiu robiła? Pracowała pani, czy jako kto? Ja pracowałam po szkole, po maturze, pracowałam w szpitalu. Aha. Jako pielęgniarka, czy... Nie, nie. Technik analityki lekarskiej. Aha. Tak, tam ukończyłam nawet technika. W laboratorium? W laboratorium. Cały czas, 12 lat w laboratorium. Aha. Który to był szpital? Na Przybyszewskiego. A, na Przybyszewskiego. No tak. A co robił brat? A brat skończył studia i pracował, ale nie powiem dokładnie gdzie. A jakie studia skończył? Nie wiem. Co mój brat kończył? Górnicze. Górnicze, no bo tam... Nie, nie, przepraszam. Politechnikę. Politechnikę, tak. W Centrze. Trzymacie się państwo razem jakoś? Trzymacie kontakty? No na pewno, że kontakty. Teraz mój brat jest bardzo ciężko chory. Mieszka na Saperskim, tam w tym naszym domu. Czy będzie żył, nie wiem, ale byliśmy odwiedzić go. A jeszcze powiem powiedzieć, bo pani dużo wie o mamie, prawda? O tym, co się z mamą stało, dużo pani wie o grupie Witaszka. A czy udało się pani coś więcej dowiedzieć przez te wszystkie lata o ojcu, o tym, jak zginął, gdzie był w tej Rosji? Tego tak? Nikt nie wie, proszę pana. Tego nikt nie wie. A była pani w Katyniu? No byłam dwukrotnie. Tak? Nawet byłam w tym roku, jak było... Katastrofa była, tak? To byłam samolotu. Też, tak, byłam. W 2010. No. W 2010, tak? Tak. I była pani tam? W Katyniu byłam dwa razy. Jak pani przeżyła te wizyty tam? Ciężko. Czuła pani tu bliskość jakoś ojca, czy...? Ciężko przeżyła. Myślała pani coś o tacie wtedy? No, po prostu myślałam, oczywiście. Że tak powiem, rozmawiałam z nim. A znalazła? Ale się cieszę, że dwakrotnie byłam tam w tym, prawda? Bo to świeczkę zapalić, pomodlić się. A znalazła pani tabliczkę taty? Tak?
Tak, nazwiskiem, tak. Pokazane. Tak, jest. Na pewno to było trudne przeżycie. Ja sobie wyobrażam, że to trudne. Jak pierwszy raz właśnie pojechałam, to bardzo ciężkie było. Potem już jakoś tak. No cóż ja mogę o moim ojcu powiedzieć? No tylko to, co historia pisała. Mówiłem oczywiście więcej o mamie mojej, bo no, chociażby ta książeczka, która mówi, pisze tam o tym wszystkim. No, ja na przykład nie mam żalu do mojej mamy, że w konspiracji była, bo mój brat to na forcie nie zwiedził ani razu, bo miał do mamy uraz i ma do dzisiaj mamy uraz, wiedząc, że dzieci już nie mają ojca, że zajmuje się w tym, no to tylko nie może im tego wybaczyć. To było duże ryzyko, prawda? No tak, oczywiście, że tak. Ja wiem, że kiedyś tam na Saperskiej jeszcze jak mieszkaliśmy, to sprzątałam sobie ulicę tam przy naszym parkanie i taki starszy pan podszedł i mówi, że doskonale znał moją mamę, że tylko poszedł zobaczyć, gdzie mieszkała. Tak troszeczkę o pracy, o mamie powiedział. No, mówił bardzo wszystko piękne. Też mówił, że tam ci pracownicy, którzy Polacy mówili, żeby się tym nie parała, że to się wszystko źle skończy, ale mama widocznie nie słuchała no, i tak się skończyło, jak się skończyło. A może po prostu była mama patriotką? No na pewno, ja ją tak nazywam, proszę pan, tak nazywam właśnie. A pani spotyka się z uczniami, prawda? Ma pani spotkania w szkołach. Jak pani opowiada o tych swoich tragicznych losach i o losach swoich rodziców? Mama zginęła z powodu jednych okupantów, tata z powodu drugich okupantów. To jak uczniowie reagują na tę pani opowieść? Bardzo pozytywnie. To znaczy się, podoba mi się to. Nawet jak tam jestem na wildzie, a któryś mnie widzi, to mi kiwają. Rozpoznają panią, tak? No. A pani grono przyjaciół też dzięki temu pewnie, tak? Proszę? Grono przyjaciół pewnie się powiększa też dzięki tak, temu. Tak. A działa pani w jakimś związku kombatanckim? Na przykład, nie wiem, tak, byłam na początku. To było tak na początku. Bo to, przepraszam, że tak powiem, ale to były zawsze jakieś tam, no, nie wiem, czy pieniądze, nie, ale tak. Można było, wakacje były, taki dom był wybudowany, taki tam ten hotel też, tak, no, ale ja nigdy takich nie przygląda takiej wagi, to jest. Ale młodzież to odbierała tak pozytywnie, podobało mi się to. Cisza taka była, jak mówiłam, nawet jak tak nieraz tak musiałam troszeczkę odpocząć, to też była cisza, była, no myślę, że dobrą robotę odstawiłam. A tam na Saperskiej jest też tak, nie wiem, czy w tym byliście panowie może w tym liceum? Tak, niedaleko. Ale widzieliście tam nazwiskiem mojego ojca? Nie? Jest to uwidocznione, tak? Jest kamień, jest... Janku, jak to nazwać, co tam mój ojciec ma zbudowany tam? Przy liceum znajduje się dąb, który posadzony był z myślą o moim ojcu. Jest coś jeszcze, tak? Jakaś tablica, tak? Tak, i tablica pamiątkowa Edmund Gauss. Tak, także dbają o to, tak, dbają o to. Uczniowie się za to troszczyli, czy szkoła, tak? To znaczy, oni teraz muszą tam pilnować, bo ja mam jednak trochę daleko, żeby dojechać, ale z mężem tam raz po raz jedziemy. Ale widzę, że zawsze tam jest wszystko ładnie zrobione, tak. No, cieszę się bardzo, to jest, dumna jestem z tego. Naprawdę. A czy rodzice, rodzina pani, czyli dzieci, czy pani ma dzieci, wnuki, tak? Ja mam wnuki, tak. Właśnie, czy to się interesują też tą historią? Teraz może tak, ale to dosyć długo trwało, żeby trochę, bo oni, chociaż dziewczyny musiały trochę bo dlatego, że ja prosiłam o pomoc, co mnie tam przepisywały i tak dalej, tak, ale żeby się tam przejęły albo coś, to już jest młodzież trochę inna. Proszę powiedzieć, co to za pamiątka, dlaczego jest taka szczególna? Tak szczególne dlatego, że jest to pisane, jest to dla mnie przeznaczone
Dedykacja. Dedykacja krótko przed śmiercią. Każdy mi się potem pyta, ale skąd miała nici? No właśnie, ale pracowała tam, będąc w Forcie Źródłem, to pracowała w szwalni. Tak mi potem opowiadała mi druga moja ciocia. I ona tam, ona wiedziała, że ona już została stracona. Oni już wiedzieli o tym, o tej dacie, kiedy. Rozumiem. I dzięki temu pani się dowiedziała, że ta serwetka powstała tydzień przed śmiercią mamy, tak? To jest najdroższa pamiątka w pani zbiorach, tak? Tak. To jest chyba jedyna pamiątka po mamie, czy coś jeszcze pani po mamie zostało? Nie zdjęcia. Pamiętam. Zdjęcia. Tylko. I to wszystko. Bo jest tutaj Ewuś, czyli to musi być ta. To jest ta. Mam dużo tych serwetek, ale ta jedna jest Ewuś. A może mama spodziewała się, że to się źle skończy? To było krótko przed śmiercią. Tak. Ona wiedziała, że oni zostaną straceni. Zawsze się zastanawiam, że miała tyle siły, żeby jeszcze tak wyhaftować, bo to przecież jest misterne. Tak. Bardzo dokładna praca, prawda? Tak. Drobiazgowa taka. Teraz słyszałam, że będą wsadzone drzewa tam i będzie lasek właśnie specjalnie przeznaczony tam do ku pamięci. Będzie teraz sadzony las. Ku pamięci Witaszkowców? Tak. Forcie Siódmym? Przy Forcie Siódmym. To bardzo dobry pomysł. Tak. To cały czas jest mało znana historia, prawda? No. Wiecie panowie, że ile ja ludzi wprowadziłam już tam do tego pokazać. Kto nie wie, to zaraz mówi, musisz zobaczyć. A i tam stracono w bunkrze, wszystkich w jednym bunkrze, prawda? I powiedziano im na koniec, że ich rodziny też zostaną stracone. Tak, straszne musiało to być. Mnie to martwi, że tak mało ludzie chociażby nawet ten Fort Siódmy, poznaniacy nie znają tej sytuacji. To jest... Jak to poprawić, żeby tam ludzie przychodzili? Tylko trzeba... No ja to sprowadziłam dużo ludzi już. To dla mnie to jest świętość w Fort Siódmy. Tam pani mama zginęła, prawda? Pamiętam moją mamę. Ostatni raz ją widziałam. I jak się idzie tam, wchodzi na Fort Siódmy już tego, to była, jest taka polana duża. I na tej polanie mama moja była i kiwała mi ręką, to ostatnio co ją widziałam. Pracowała w szwalni i dlatego te serwetki mogła haftować, bo ona w szwalni pracowała przed śmiercią. A gdzie mama jest pochowana? Gdzie mama ma... Oni wszyscy zostali spaleni. Nie ma, prochów nie ma. Czyli symboliczne grupy jakieś, tak? No, to mam na Junikowie i ojca, i mojej mamy. Symboliczny, tak, no bo skąd? No tak zawsze i to przynajmniej moi synowie też, ten starszy Wojtek to też zawsze tam ze mną idzie na cmentarz. Staram się tej młodzieży no jakoś to wpoić, to wszystko, co się działo w Polsce. Bo to dzisiaj różnie to bywa. No, dla mnie Fort Siódmy to świętość.